Siemanko. Cześć Gabrysia, przedstawiam wam Gabrysię. Gabrysia i jej Skoda. Faworyt z 92 roku. Nieczęsto spotyka się kobietę w Skodzie Faworyt. Ale w Polsce się spotyka. W Polsce się spotyka. Chociażby znamy Karolinę. W laku umięty. Tak, dwie ja nawet mam dziewczyny. Soczystą wiśnię. Soczystą wiśnię. Nie, no, 92 rok. Powiemy zaraz o samochodzie. Kupiłaś go całkiem niedawno, bo rok temu. Rok temu, tak, prawie na walentynki. Walentynkowa. Walentynkowa Skoda. Mhm. Natomiast tak naprawdę ta historia twoja z motoryzacją sięga dużo, dużo dalej. Chociaż ciężko powiedzieć jak daleko, tak. Bo to jest takie nieokreślone, ale zawsze gdzieś to dookoła mnie krążyło i miałam takie ciągotki. No można powiedzieć, że gdzieś tam... W stronę motoryzacji. W stronę motoryzacji, nawet bardziej niż lalki mnie interesowały rosoraki. Chociaż malowałam je brokatem, jakimś srebrnym markerem złotym. I gdzieś tak na pewno tam się to zaczęło. Mhm. No później już bardziej na pewno było to w stronę komunikacji miejskiej. A czy co z jakimiś cięższymi pojazdami, typu jakieś ciężarówki, tiry też? Tak, przez sekundkę sobie pomyślałam, okay. Kurczę, kobieta za kierownicą takiego wielkiego pojazdu, że to jest wow, okay. Że to wzbudza coś takiego na drodze, że jest zaskakujące. Teraz chyba już nie, bo minęło już trochę lat, ale gdzieś powiedzmy te 12 lat temu to było takie już mało spotykane jeszcze, tak? U nas w MPK było wtedy powiedzmy 6 dziewczyn, które jeździły i to jeździły manualnymi jelczami, bo u nas było bardzo dużo berlietów. I no po 38 lat chyba nawet najdłuższy był w eksploatacji. Więc to było takie, no podobały mi się stare autobusy. Okej, okay, wrócimy do tego, bo to jest jeszcze ciekawy wątek do uzupełnienia. Obejdźmy sobie dookoła Skodę, bo dzisiaj no, jakby nie było... Chodzi o nią. Chodzi o nią, chociaż jest to część historii i tak naprawdę chodzi o twoją historię, ale mamy tutaj tą Skodę, więc pokazujemy. Rok masz już ją, kupiłaś ją w Warszawie, pod Warszawą. Tak. Pierwszy właściciel? Pierwszy właściciel z Lubartowa i kupiłam ją od chłopaka, który ją miał tak chwilowo, ale jeździł nią... Na co dzień. Takie okay. Daily miał. Powiedzmy, co ważne. Masz tak jakby tą przeszłość, że zawsze cię interesowały autobusy. Później stwierdziłeś, że może kupisz sobie Skodę 105, a tak naprawdę wylądowałaś... Znaczy Skoda 105 to był taki... Faworytką. Tak. Z faworytką. Ale źle chyba nie wylądowałaś. 105 to był taki... Epizod? Kurczę, fajne, ale z drugiej strony na pewno bardziej kosztowne niż faworytka, na pewno mniej dostępne. Faworytka jednak jest bardziej już przejściówka, wejście do lat 90. Pięć biegów. Przejściówka w sensie przejście. No, motoryzacja, ustrojowe. Nie? Tak, wiem. Chodzi mi o zmiany ustrojowe oczywiście. Pokażemy od razu wewnątrz. Samochód, który można uznać jako samochód już nawiązujący do. Mimo, że on ma 30 lat, tak. Ale nawiązujący do współczesnej motoryzacji, można w miarę swobodnie poruszać się nim po mieście, w trasie, może nie jakieś bardzo długie trasy, to bym tym no, nie robił. Piąty bieg na pewno robi robotę. Tak, no na Złombolu tak. To jest popularny, samochód bardzo popularny. W ostatnim czasie. Tak, uważam, że bardzo wdzięczny. Tu jest krecik, tak. Czyli motywy są... W tym samochodzie. Ty gdzieś krecika jeszcze miałaś, nie? Czekaj, jeszcze pokażemy przy kluczach. Masz też krecika. Mam jeszcze więc... w domu jednego. O, jest krecik. Słuchaj, może wsiąść sobie do niego. Ja obejdę z drugiej strony. Samochód, który ma cię przenieść w czasie. Ma trochę przypomnieć o tamtych latach. Nie jest latach to... mojego dzieciństwa, którego mogę nie pamiętać. Okay. Bo to lata 90. Okej. Okay. Na pewno przenosi w czasie, a jednocześnie tak wracając do tej 105, bo pojawił się jakiś pomysł 105. Przez chwilę polowałaś na 105. Tak. Ale nie doszło do skutku. Nie. Ale w sumie nie, teraz się cieszysz, nie? W sumie tak. No, myślę, że to byłoby bardziej takie... Na pewno robiłoby większy szał na mieście, bo faworytka to jest taka jeszcze pół na pół. Z jednej strony można usłyszeć, że taki choć się nie kupuje, a z drugiej strony jest ich coraz mniej, a jak samochodów jest coraz mniej, to nabierają takiej wartości troszkę jednak. No i ceny tego samochodu też wariują, zwłaszcza przed Złombolem.
No tak, bo to z Mombolowo, tak powiedzieliśmy, tak. Samochód dosyć popularny. Tak. Ty tym samochodem jeździsz co? Na co dzień? Jak to w ogóle wygląda u Czasami ciebie? Czasami na co dzień, chociaż bardziej jednak tak rekreacyjnie, zlotowo. Mhm. Ten samochód... Podklimatyczne wycieczki. Samochód cię przenosi w czasie, ale też tak jeszcze wracam do tych czasów, kiedy no, wspominasz dzieciństwo. To są te resoraki. Tak. Co jeszcze powoduje, że po latach wracasz i kupujesz sobie samochód, który ma ci przypominać dzieciństwo? Generalnie szukam takich akcentów w przestrzeni. Budynki, szyldy, no neony to już można sobie pomarzyć, ale generalnie takie smaczki tamtych lat, które też już znikają, tak jak ten samochód, tak? Coś, co było kiedyś codziennością otaczającą nas, no powoli zaczyna zanikać w przestrzeni i... No i tak... Samochodów, wrostów też się szuka. Okej, podróż w czasie. Lubisz też fotografować. Podlinkuję tutaj twój profil na Instagramie. Dużo też takich motywów jest, które tak. Fotografuję zarówno, nie wiem, jakieś stare szyldy, sklepy, budynki, miejsca. To ten samochód pozwala ci przemieszczać się też w tym klimacie, nie? I... Tak. Czasami też, no właśnie te miejsca stanowią tło dla zdjęć z samochodem, jakby są kompatybilne. Mhm. Fotografowałaś w przeszłości bardzo dużo autobusów. Tak. Też tak poznałaś się z różnymi osobami, ile to już, 13 lat będzie mijać, kiedy jakaś tam pasja do autobusów tak. jest. Nie? Znaczy zawsze marzyłaś chyba. Do autobusów można powiedzieć, miejskiej? Że już wraz z zmianą, tak, gdzieś tam nastolatki w dorosłą osobę, to ewoluowało też w kontekście właśnie tej motoryzacji, że no jednak autobusy, okej. Okay. Jeździć jako pasażer to jedno, ale na przykład kupić i utrzymać taki pojazd, no to wymaga inwestycji, wymaga dużego zaplecza finansowego. Czekaj, Gabi, się zapytam od razu. Kupiłabyś, gdybyś miała środki? Autobus? Nie wiem. Nie? Raczej nie, bo nie? Co bym z nim robiła? No nie wiem, jakbyś miała wystarczająco Teraz pieniędzy. Nie. Nie? Ale kiedyś byś kupiła? No kiedyś to tak się myślało. Prowadziłaś kiedyś autobus? Tak, miałam okazję. Co to był za autobus? H935, autosan, miejski, psiukacz. Poza oficjalnymi drogami, ale miałeś okazję? No, powiedzmy. Nielegalnie, no. Ale no powiedzmy, że to mi wystarczy, bo no spełniło się coś takiego, marzenie. Tak. Okay. Stanowczo samochody są bardziej przystępne. W utrzymaniu i eksploatacji niż autobusy. Skoda Favorit 1.3. No, no proszę. Nie wymagają kosztownych uprawnień, tylko okay. Po prostu prawa jazdy, kategoria B, powszechne. Ty lubisz jeździć samochodem? Lubię jeździć. Zawsze mnie ciągnęło do tego, żeby mieć prawo jazdy, bardzo chciałam. Mhm. Zaraz się przejedziemy. Powiedz tak, to jest silnik 1.3. Tak. Ty sama sobie go naprawiasz? Nie. Czy korzystasz po prostu nie, no, z jednak. Różnych... osób. Może tak to porównam, że nie zawsze ktoś, kto lubi jeść, musi umieć gotować. Okej, okay. dobra. Samochodem ile zrobiłaś od zeszłego roku już? To będzie w setkach, czy bardziej w tysiącach kilometrów? Nie no, 5000 w tamtym roku w sezonie chyba. No, zloty? Czy na co dzień było. Też jeździsz? No tak weekendowo bardziej. Aha, okej. Okay. Jakie reakcje wzbudza ten samochód i ty za kierownicą? Czasami wzbudza, a czasami nie wzbudza. Aha. To jest właśnie ale możesz pół liczyć, na pół. Możesz liczyć że... na nie wiem, na to, że ktoś cię przepuści? Tak, znaczy przepuści, nie wiem, ale no spotkałam się nieraz z taką reakcją, że o wow, to twoje? Okay. Fajne. Albo stał gość na pasie obok, też z Kodą na Bolcie i okejki pokazuje, ogląda cały samochód, patrzy i tak, super. Okay. No, ale... Nie jest to tak bardzo często spotykane póki co. Okej. Okay. To co? Ruszamy? Jedziemy? Przejedziemy się? Zapraszasz do wspólnego przejazdu? Tak. Dobra. Działa. Nie robi wstydu? Zapinamy pasy. Jedziemy. No. Przejażdżka w Mielcu. Ale tak naprawdę mieszkasz w Rzeszowie, nie? Tak.
Natomiast ekipa tutaj mieleckich klasyków jest ci gdzieś tam w jakiś sposób bardziej bliska? Jest mi bliższa, bo mam tutaj bardzo znajomą mi osobę, z którą się przyjaźnię od lat i wolę być gdzieś, gdzie mam poczucie takiej właśnie znajomości wieloletniej. Podzielania gdzieś jakiejś wspólnej pasji też, tak, nie? Tak, dokładnie, to zwłaszcza. Okay. Gadżećki tutaj jakieś takie drobne, to są rzeczy, które sama dokładałaś? Tak. W samochodzie coś zmieniałaś tak po kupnie? Po kupnie koła seryjne, trzynastki. Były niezbyt ładne i zardzewiałe, też stalówki, ale w ogóle nie od tego samochodu. Ty ogólnie lubisz motoryzację, nie? To jest jedna sprawa, okej, ty lubisz motoryzację, jedna rzecz to jest, że lubisz jakby ten czasy przeszłe, nie? Czyli tę poprzednią epokę, która się przejawia w samochodach, nie wiem, w starej komunikacji miejskiej, czyli autobusach i tak dalej. Tego już nie ma, ale samochody jeszcze są. W budynkach uwieczniasz to na swoim profilu, chociażby na Instagramie, ale ty też w dzieciństwie interesowałaś się samochodami już od wczesnych lat. Poza tutaj, zanim zaczęliśmy nagrywać, coś zaczęłaś opowiadać o tym, że spisywałaś sobie, tak, co to było? Jak jeździłam samochodem gdzieś, nie wiem, do babci z mamą, to miałam notesik, miałam tabelkę, marka, tablice rejestracyjne i kolor samochodu i na przykład było Fiat Uno, tablice rejestracyjne, wiśniowy metalik. Okay. Albo u babci była taka pani i mieli syrenę. Ta syrena stała na podwórku, taki ich prywatny wrost. I ja siedziałam i się bawiłam z pryskiwaczami w tej syrenie. Pamiętam to jak gdzieś. Okay. Taki flashback. O, trochę zabytek. Mówisz o tym? Tak. Okay. No w sumie tak. Jak jeździsz z Kodą, też wyławiasz? Tak. I lubię też wyławiać na Street View w różnych innych miastach. Mhm. Sprzęt grający, współczesny. Niezbyt, ale są płyty, to da się przeżyć. MP3 jest, to już taki bardziej współczesny. Dokładnie.